witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy dokładnie, co ja tutaj tak nakruszyłam. Mamy piątek przed samymi świętami, czyli 22. Ja tak naprawdę w tej chwili nie wiem, kiedy ten vlog się pojawi, czy zdążę go w ogóle nagrać cokolwiek takiego sensownego i wgrać go przed Wigilią, czy będzie już po Wigilii, ale w każdym razie teraz, w tym momencie, jedno co wiem, to, że chcę Wam złożyć serdeczne życzenia. Wesołych świąt przede wszystkim, oryginalna nie będę, ale życzę Wam zdrówka, życzę Wam pomyślności, radości, szczęścia, dużo, dużo, dużo uśmiechu na twarzy, samych pogodnych dni, wytrwałości, cierpliwości, miłości, nadziei i wiary. Życzę Wam, jeśli chodzi o same święta, żebyście po prostu spędzili je przede wszystkim z rodziną. A nawet jeśli ta rodzina jest jakaś taka mała, to choćby z jedną taką najbliższą osobą, żeby było takie to grono, powiedzmy bliskich, nieważne z ilu osób się będzie składało, ważne, że będzie tak rodzinnie, że będzie po prostu w miłości i będzie po prostu razem ta Wigilia spędzona. Tak, życzę Wam, żeby i te święta, i ten nadchodzący przyszły rok 2018, tak, już mam rok 2018 zaraz za pasem, był... Ja zawsze mówię, oby nie był gorszy niż ten poprzedni. Dla mnie ostatni i rok, i tamten, końcówka tego roku były naprawdę ciężkie, ale rok 2017, mimo że zaczął się ciężko, dużo, dużo przeżyłam, to mogę teraz w tej chwili powiedzieć, że zakończył się naprawdę, no po prostu na razie w tej chwili lepiej być nie może i oby się to nie zmieniało, oby zostało tak jak jest i po prostu ja więcej nic nie chcę, nie chcę więcej szczęścia, nie chcę więcej radości. Niech będzie tyle radości, ile jest w tej chwili. Po prostu jest dobrze i bardzo się cieszę i mam nadzieję, że jeśli u Was w życiu w tamtym roku, znaczy w tym jeszcze 2017, było coś nie po Waszej myśli, to i nadal jest troszeczkę, to mam nadzieję, że ten nadchodzący nowy rok będzie lepszy i że te wszystkie problemy się jakoś rozwiążą. Już troszeczkę się zagalopowałam, bo już mówię o nowym roku, może skupmy się na świętach. Jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń, miłości, szczęścia, tak i bliskości naszych bliskich, tak, naszej rodziny, bo myślę, że rodzina w naszym życiu jest, powinna być, tak, bo oczywiście nie wrzucając wszystkich do jednego worka, czymś, powiedzmy, najważniejszym, tak, tak jak w moim przypadku, moi bliscy po prostu są dla mnie fundamentem mojego szczęścia, powiedzmy, i chciałabym, żeby po prostu u Was wszystkich tak było, także życzę Wam wszystkiego to, co najlepsze, tak, kurczę, nie mogę się wysłowić, zbyt to wyszło takie, wiecie, oficjalne, w każdym razie, no wszystkiego, moi drodzy, najlepszego. U nas Wigilia będzie bardzo rodzinnie. W tym roku, tak jak w zeszłym roku, spędzamy rodzinę w domu u moich zmarłych dziadków. Tam przyjeżdża siostra mojego taty, no i właśnie oni z dwójką swoich dzieci, już takich, wiecie, większych troszkę, ale mimo wszystko będą wszyscy razem. Moi rodzice z bratem, no i my tutaj, nasza trójka, idziemy wszyscy razem na Wigilię tam do domu moich dziadków, tak jak było w zeszłym roku. Tak i przygotowujemy potrawy z mamą, standardowo te, które zawsze przygotowujemy. Sylwia, czyli mojego taty, siostra, oni bardziej na takie, powiedzmy, rybne potrawy stawiają, więc oni zajmują się tą strefą rybną, zupą grzybową, tak, śledziami, a my tutaj, wiecie, zajmujemy się uszkami, pierogami, jakimiś krokietami. My akurat mamy zupę makową, to też już Wam mówiłam w zeszłe lata. Zupa makowa, makaron z jagodami, oczywiście barszcz też ma wujek mój ugotować, też się pojawi barszcz z uszkami, z pierogami. My tak naprawdę nic nie mamy zrobione. Ja w tym momencie mam ugotowany tylko bigos, dzisiaj kładłam słoiki i go pasteryzowałam, więc mam tylko i wyłącznie gotowy bigos i jutro zajmę się gołąbkami oraz sałatką jarzynową i muszę mamie pomóc, ale też chcę, bo uwielbiam ten ogólnie czas takiego, powiedzmy, oczekiwania oraz przygotowania
przygotowania wspólnego potraw, to jest takie naprawdę fajne. Nie sama Wigilia, ale ten czas przedświąteczny też jest taki fajny, naprawdę można dużo z niego czerpać. W każdym razie w sobotę wieczorem musimy upiec 2 serniki. Tak, i dzisiaj sobie kupiłam i zapeklowałam, powiedzmy, no nie zamarynowałam, chyba się prędzej mu nie zapeklowałam, karczek i zrobiłam sobie go z czosnkiem, z jakimiś tam przyprawami, ziołami, i teraz stoi w lodówce i czeka, żeby jutro go... Ktoś mi to mówił, czy mi się wydawało, żeby jutro go upiec, także jeszcze samym wieczorem zrobię karczek, a wcześniej umamy sernik, jeden i drugi, no i później w niedzielę zabieramy się za przygotowanie Wigilii. Tak, my Wigilię przygotowujemy w ostatni dzień, znaczy w sam ten kluczowy dzień, czyli Wigilię, przygotowujemy wszystko, co trzeba. Tak naprawdę, no na ostatnią chwilę, ale jakoś zawsze tak jest tradycyjnie i u nas, powiedzmy, obyczajowo, że po prostu szykujemy Wigilię w dzień Wigilii. Nie robimy wcześniej tydzień czy tam dwa, nie robimy pierogów, nie zamrażamy, tylko robimy wszystko na świeżo. Tak, ale co roku sobie zawsze z mamą obiecujemy, że zrobimy wcześniej pierogi, żeby... Bo ten chyba najciężej zrobić tych pierogów, bo troszeczkę ich musi być na te nasze kilka osób. Więc zawsze sobie tak obiecujemy, ale jakoś tak co roku wychodzi, że zawsze robimy wszystko na ostatnią chwilę. Ale mimo wszystko ja się cieszę, ja lubię gotować, spędzam wtedy czas z rodziną i jest to dla mnie mega, mega przyjemne. Po prostu ja czerpię z tych spotkań jak najwięcej. Przepraszam Was za to skubanie teraz w moich włosach, ale wiecie co, pokazywałam Wam ostatnio chyba w zakupach ten szamosor, że tak zbiegnę z życzeń i Wigilii na ten temat zupełnie inny, ale pokazywałam Wam ten szampon z Pantene i Pantene? Tak, on jest 2 w 1, volume coś tam, razem jest z odżywką i słuchajcie, długo, długo nic się nie działo, bo długo, długo myłam nim włosy, myłam z nim na zmianę, raz alterną, raz tym szamponem, żeby właśnie nie mieć jakichś skutków bocznych jak zwykle po zwykłych szamponach. No i niestety zdarzył się taki jedyny skutek uboczny, a mianowicie dziwny i okropny i ogromny łupież, który po prostu najczęściej objawia mi się tutaj blisko skóry, źle, granicy czoła, a właśnie tej linii włosów, powiedzmy. I po prostu jest gigantyczny. Ja już tak się naszarpałam te moje włosy, że aż mam skórę czerwoną całą, bo po prostu próbowałam go wyczesać, bo on mi się pojawia tutaj i wiecie, na samym akurat, to nie jest czubek, ale na samym początku włosów, na tej linii włosów widać, że mam po prostu jakieś dziwne papruchy we włosach, co okropnie mnie złości, denerwuje i po prostu działa na mnie. Nie lubię po prostu tego, może tak, chciałam być jak płachta na byka. Podobno płachta nie działa na byka, no ale... Nieważne, w każdym razie pojawił mi się jakiś łupież i jestem zła, bo sam szampon nie jest zły, bo nie obciąża mi włosów, wyglądają w miarę spoko, no ale nie będę mogła go używać, bo widzicie, no mam, po prostu mam całe włosy w białych paprochach. A wychodzę, za chwilę idę do mamy, bo idę jej farbować włosy i później ona te włosy ma ogarnąć, wysuszyć i... 16 po. I mam jechać do namysłowa, jeszcze muszę jeden prezent kupić. I mam nadzieję, że mi się uda go kupić. Nie, mam nadzieję, musi mi się udać go kupić i nie ma innej opcji. Więc tak, jedziemy do miasta jeszcze do cioci, gdzieś tam mama śledzie ma jej podrzucić. Tak wiecie, zwyczajne sprawy życia codziennego. No właśnie, tak wygląda ta moja głowa. Nie cierpię tego, po prostu nie cierpię mieć łupieżu jeszcze na ciemnych włosach, na blond włosach tego tak nie widać, ale na ciemnych włosach. No i chyba będę musiała zakończyć moją przygodę z szamponem z Pantene i po prostu wrócić standardowo do tego szamponu z Altery. I to nie jest winą tego, że ja źle spokuję tutaj włosy, bo też myślałam kiedyś, jak coś takiego mi się przytrafiało, że rzeczywiście może ja źle spokuję te włosy, ale ja naprawdę spokuję dobrze włosy tutaj na linii włosów, powiedzmy, tutaj gdzie się zaczynają. I po prostu to jest najzwyczajniej w świecie jakiś przedziwaczny łupież. Może gdzieś indziej na skórze głowy też go mam, ale po prostu go nie widzę. Widzę go tutaj na początku. Tak, na ustach od razu Wam powiem, bo będziecie pewnie pytać. Mam szminkę z Golden Rose, już sobie tutaj przygotowałam, bo też zabieram ją do torebki w numerze 10. Tak, ja ostatnio w ogóle mam taką fazę, widzicie, to się u mnie zmienia jak chorągiewka na wietrze. Mam taką fazę, że muszę mieć pomalowane usta na jakikolwiek kolor, czy to jest ciemny, czy to jest jasny, czy to jest sienokoperkowy róż, to muszą być te usta jakoś pomalowane i dzisiaj wybrałam tą z Golden Rose. Bardzo często maluję też usta tą szminką Kylie Lips, tak, zawsze się zastanawiam, czy rzeczywiście dobrze mówię, od Lovely i to jest ta akurat Candy Shop, też ostatnio ją miałam, tak, albo ta z Belle, też bardzo często możecie widzieć mnie w tych szminkach na ustach,
No i tak, moi drodzy, to wygląda przygotowania pełną parą, powiedzmy, chociaż tak wiecie, jeszcze się ta pełna para tak nie zaczęła, ale już tak psychicznie się przygotowujemy. Ja mówię tak, jak powiedziałam Wam przed chwilą, bigos mam już gotowy, jutro będzie więcej roboty, więcej, no bo jeszcze dom trzeba posprzątać troszkę, gdzieś tam, chociaż ja codziennie myję i odkurzam podłogi, ale tak wiecie, jutro jakaś łazienka, ogarnąć trochę kuchnię, pokoje, żeby było tak fajnie, czyściutko i schludnie, no bo w niedzielę już. Chociaż, tak jak powiedziałam, ja staram się codziennie odkurzać i myć podłogi. W niedzielę zawsze zamiatam, nie są one myte. No, teraz też Wigilia wypada w niedzielę, więc pewnie w niedzielę będzie pozostawiona ta podłoga sama sobie. Później są święta, więc też nie będę odkurzała, także jutro trzeba ogarnąć elegancko mieszkanie. No i mówię, troszeczkę jeszcze gotowania nas czeka, więc. Wstajemy rano i działamy. Tak, prezenty już praktycznie wszystkie kupione, tak jak Wam powiedziałam. Dobrze, że powiedziałam słowo prezenty, bo muszę zanieść prezent dla mojej sześnicy, dla mamy i dla taty i dla brata do mamy, bo właśnie, ważna kwestia, prezenty stoją pod choinką u mojej mamy. Mam nadzieję, że stoją, bo mama była dzisiaj wcześniej, wróciła z pracy i miała ubrać choinkę dopiero dzisiaj. U nas choinka już kilka dni temu, jak widzieliście, ubrana. W każdym razie tam stoją wszystkie prezenty. Aleksa prezenty tylko są schowane na szafie, bo przecież to chodzi i by zaglądało cały czas. I po prostu by wiedział wcześniej. A właśnie, ważna kwestia też, kiedy otwieracie prezenty. Widziałam na Instagramie, że niektórzy prezenty już sobie wcześniej podawali. No, a my prezenty odpakowujemy po Wigilii. Więc troszeczkę Aleks będzie tutaj niecierpliwił się, bo idziemy do babci na Wigilię. No i później jak wrócimy, dopiero u nas otworzymy prezenty, więc. Ludzie, co trąbicie? Więc dopiero po Wigilii, późnym wieczorem otworzymy prezenty. Taka u nas tradycja. I też jest taka tradycja dla przypomnienia dla tych, którzy się pojawili w tym roku i nie słyszeli w tamtym albo w poprzednich latach. My, jak siadamy do Wigilii, mamy kilka dań, nie mamy 12 dań na pewno. To każde danie musi być spróbowane przez każdego członka rodziny. I taką mamy tradycję, że po prostu po kolei jemy. Najpierw zaczynamy od zupy makowej, tak szybciutko Wam powiem. Najpierw jest zupa makowa, później jest makaron z jagodami. I w sumie tak jak się zastanawiam, by każdą z tych potraw policzyć jako makaron, osobno jagody, osobno, to tam troszeczkę by się nazbierało, ale powiem Wam tak potrawami. Czyli jest zupa makowa, to jest na słodko, później mamy makaron z jagodami, później mamy ziemniaki ze śledziem, z wodą śledziową, zupą śledziową, jak kto tam woli. Później jest barszcz, do tego są uszka, do tego są pierogi, krokiety też dajemy z kapustą i z grzybami oraz karpia. No i siadamy wszyscy razem, no i każdy dostaje swoją porcję na talerz, jemy, czekamy aż każdy zje, później nakładamy kolejną, czyli tak jest, wiecie, wszystko po kolei. Każdy musi wszystko spróbować, choćby ociupeńkę. Aleks bardzo przeżywa, bo on nie lubi zupy makowej, ale chociaż wiecie, łyżkę, żeby tylko spróbował. Taka u nas tradycja i mówię, prezenty otwieramy po Wigilii. No, także moi drodzy, to tyle. Chciałam Wam powiedzieć. Kończę i jeszcze raz, kochani, wesołych świąt. Dobra, kochani, już jestem. Jest po 22, no 20:30 akurat wybiła. Przyszłam od mamy, przed chwilą mi zafarbowałam włosy. Byłyśmy na mieście. W sumie udało mi się kupić to, co chciałam. Znaczy nie, inaczej. Nie kupiłam tego, co planowałam tak w 100%, ale kupiłam coś, powiedzmy. Z tej samej kategorii, o, tylko nie ta firma, na którą stawiałam i którą chciałam kupić, ale jestem bardzo zadowolona, mam nadzieję, że trafię przede wszystkim z rozmiarem. Także mocno trzymajcie za mnie kciuki. W każdym razie już mam w tym momencie prezenty gotowe. Tak, i wcześniej Wam mówiłam, bo mam prezenty tutaj położone jeszcze na parpecie, że mam je wziąć. Dobrze, że mu powiedziałam, tak Wam powiedziałam. Dobrze, że wspomniałam o prezentach, bo muszę je zabrać i tak ich nie wzięłam, zapomniałam. No, bo w sumie tutaj się zagadałam z Wami, jakieś tam zdjęcie na Instagrama robiłam i. No i zapomniałam po prostu, najzwyczajniej w świecie, ja po prostu mam taką sklerozę, że to jest straszne aż. Dobra pamięć, ale krótka. Tak, w każdym razie wszystko załatwiłyśmy z mamą, wszystko już kupiłyśmy, co potrzebne, także jestem mega, mega, mega zadowolona. Mam nadzieję, że będzie dobre. Także mocno trzymajcie kciuki. I tak, zaraz idę w ogóle się ogarnąć. Umyć włosy, bo jutro mamy dzień przed Wigilią, więc dzień taki sprzątania, dzień taki jeszcze ogarniania, powiedzmy takiego ostatniego i tak, żebym się jeszcze nie motała gdzieś z włosami, to dzisiaj sobie już je umyję, bo myję praktycznie, powiedzmy, codziennie włosy, tak, i jutro już nie planuję nigdzie jechać do żadnego miasta, bo po prostu
Naprawdę, mnie co roku po prostu to wszystko przeraża. Ja wiem, że ludzie mają bony, ja wiem, że ludzie przyjmują różnych gości i dużo gości ilościowo, ale po prostu te kolejki w sklepach mnie przerażają. Tak, i to nie jest tylko dzisiaj, wczoraj, tylko to już było tydzień temu, to już było 2 tygodnie temu. Te ogromne kolejki w marketach są po prostu przerażające. Ja osobiście 95% zakupów zrobiłam tutaj u nas w sklepie, bez kolejki, na luzika, na spokojnie, bez kłótni, bez stuczek na parkingu. Cieszę się, że mam tutaj na wiosce sklep, może trochę drożej niż w mieście w marketach, ale po prostu wolę ten święty spokój i zrobić te zakupy tutaj na miejscu, chociaż my w tym roku też mamy bony, do, takie typowe bony do Biedronki, ale to sobie ja sobie wykorzystam to po prostu gdzieś w styczniu, w lutym na spokojnie, gdzie nie będzie takich kolejek, bo co tydzień robię zakupy w Biedronce, więc po prostu tam pojadę i wykorzystam wtedy bony. Nie, w okresie świątecznym nie, w marketach nie ma, jak nie muszę po prostu, tylko jak jakieś tam rzeczy, jak coś u nas tutaj nie było. No, tyle o zakupach, byłyśmy z mamą, wszystko załatwiłyśmy, więc super. Ja idę sobie pozmywać makijaż, wykąpać się i siadam do, muszę, przerobiłam, mam już vloga, ale muszę go obejrzeć, zobaczyć, czy tam nie ma jakichś, wiecie, wpadek i wtop małych, więc sobie go obejrzę, chcę go dzisiaj wygrać, jutro Wam chcę wygrać makijaż ostatni, ten taki najdłuższy, no i chyba w Wigilię właśnie wgram, mam tego vloga, także tyle, moi drodzy, a ja teraz spadam się zmywać i później do Was. Dobra, kochani, ja już jestem zmyta, jestem czerwona, w ogóle mam taką twarz, nie wiem, czy widać w kamerze, ale taką jakby w jakichś plamach, bo zrobiłam sobie peeling, mam peeling z Balei, to jest peeling taki gruboziarnisty, dosyć mocno, powiedzmy ścierający, ale nie jestem z niego zadowolona. Gdzieś tam kiedyś dostałam od jednej z Was w paczce, ale no nie wiem, jakoś tak mało on ściera tego martwego naskórka. Niby skóra po nim jest taka mocno zaczerwieniona i rzeczywiście widać, jakby coś tam się zadziało, ale później mało. Jak wiecie, jak już później użytkuję skórę, dam krem, czy na przykład nakładam podkład, to widzę, że pełno skóry mi pozostawało. I to nie jest winą tego, że nie wiem, ja mam jakoś bardzo dużo skóry, którą po prostu on tak mało ściąga, bo w tym czasie też stosowałam inny peeling, na przykład z Rival de Lube miałam i on już mi bardziej ściągał właśnie ten martwy naskórek, czyli to wiecie, nie wina mojej skóry, tylko ten peeling na mnie mało działa, powiedzmy. No i na twarzy mam jeszcze teraz, aha, i słuchajcie, zrobiłam w ogóle peeling, później zrobiłam maseczkę oczyszczającą. Tą maseczkę użyłam, którą Agnieszka mi przysłała z L'Oreal, ta czysta glinka. I wiecie co, w ogóle śmieszna sprawa, bo oczywiście ona jest ciemna. Może nie czarna, ale taka bardzo, bardzo ciemna. No i oczywiście zasycha na twarzy 5-10 minut, bo napisane, że później spłukać ciepłą wodą albo wilgotną chusteczką ściągnąć. Ja ledwo to w ogóle zmyłam wodą i przy użyciu dłoni, a co dopiero w ogóle nie wyobrażam sobie chusteczką, żebym potrafiła to ściągnąć. Tak, i po tej maseczce, oczywiście krem pod oczy sobie już zaaplikowałam, ale nałożyłam sobie maseczkę nawilżającą, bo naprawdę potrzebuje moja skóra nawilżenia, a zresztą po takim oczyszczeniu czy peelingu ja chciałabym, żeby, no sobie smaruję, bo mam tutaj pełno skórek, też tą maseczką, żeby moja skóra właśnie miała też nawilżenie po oczyszczeniu. No i nałożyłam sobie maseczkę nawilżającą i to jest maseczka, ja lubię taki rodzaj maseczki, które nakładamy i nadmiar albo troszeczkę zdejmujemy sobie wacikiem, albo wklepujemy, wmasowujemy w twarz. No, także lubię takie maseczki i widzicie, tak wygląda moja buzia po tej maseczce z glinki i z... po tym peelingu, taka jest zaczerwieniona, właśnie jakieś takie plamki mi się zrobiły, no ale zobaczymy, jak to będzie jutro wyglądało. Tak, ogólnie mam jakąś taką w ogóle tą moją cerę brzydką, jakieś takie plamy mi się porobiły, no takie widzicie, posłoneczne, jakieś pigmentacyjne w ogóle, no ale cóż. Starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Co Wam miałam powiedzieć, bo zapomnę. Ważną kwestię, film, bo teraz wiecie, święta, niektórzy święta spędzają bardzo aktywnie, spotykają się z rodziną, jakieś imprezki, rodzinne spotkania, obiady, wiecie, wyżerę itd. itp. Ale jest też część taka pewnie spośród moich widzów, którzy spędzają czas w takim bardzo, bardzo małym gronie rodzinnym, czasami we dwie osoby, przed telewizorem coś tam oglądają, czy świąteczne filmy, czy jakieś inne. I z tych filmów, które ja ostatnio oglądałam, to też już Wam polecałam wcześniej, we wcześniejszych vlogach, ale dziś chciałam Wam powiedzieć o filmie, jeśli lubicie filmy akcji,
strzelanki, jakieś tam walki, jakieś takie CIA itd. itp., to polecam Wam American Assassin. I to jest film chyba z tego roku bodajże. Oczywiście film kategorii B, luźny, taka wiecie, bajka. Bez jakiegoś tam, wiecie, wgłębiania się w fabułę i w ogóle jakiegoś takiego zastanawiania się, co będzie dalej. Ale film ciekawy, akcja się dzieje, dzieje się w filmie, nie ma nudy. Jeśli lubicie takie proste kino, takie na luzie, wiecie, bez obowiązań, to Wam serdecznie polecam na jakieś takie dłuższe wieczory, czy teraz, czy później gdzieś tam po świętach, jak macie wolne. W każdym razie film mi się bardzo podobał. Naprawdę, tak kurczę, nawet przez chwilę się nie nudziłam. Naprawdę mnie interesował i fajnie zleciało to na tą godzinę, chyba 50 bodajże. Naprawdę spoko. No i tyle chyba w ramach filmu. Teraz już nie mamy za bardzo czasu, żeby coś oglądać, bo mówię, praca przed nami. No, w święta na pewno Kevin, chyba sam w Nowym Jorku bodajże, z tego co słyszałam reklamę, ale świąt bez Kevina nie ma, więc dla mnie tam może lecieć. Ja ogólnie w święta mało oglądam, bo po prostu nie ma czasu. My gdzieś tam chodzimy po rodzinie, takie włóczykije trochę z nas, bo trochę do babci, trochę do mamy, później w drugi dzień świąt jedziemy, więc widzicie, cały czas gdzieś w podróży nie ma nas. No, także moi drodzy, idę jeszcze zjeść jakąś kolację i później przyjdę jeszcze się do Was pożegnać i coś mądrego rzec na koniec. Muszę mieć, bo jak nagrywam, to jest samo to z żandola jest słabe, wiesz? Tak. No więc słuchajcie, już umyłam włosy, tak żeby pielęgnacji stało się zadość. Tradycji mówi się zadość, tak czy coś tam, nie wiem. Nieważne, w każdym razie słuchajcie, już w łóżku, zaraz muszę sobie tego vloga, o którym Wam mówiłam, obejrzeć. Przypadki sobie tutaj naszykowałam. Tak, i mówiłam Wam też coś o... się świecą, nie? Tej maseczki. Mówiłam Wam o postanowieniach noworocznych. I słuchajcie, wiecie co, ja sobie w tamtym roku już chyba nie, ale zeszłe lata jakieś tam i robiłam filmiki o postanowieniach noworocznych i pisałam w podpunktach, co bym chciała zrobić i tak dalej, co bym chciała zaplanować, ale szczerze powiedziawszy to naprawdę niewiele, czasami więcej, czasami mniej, ale raczej mniej udawało mi się zrealizować z tego, co sobie postanowiłam. Ja ogólnie jestem taką osobą mało cierpliwą i nawet jak zaczynałam ćwiczyć, to wiecie, po jakichś kilku dniach chciałam widzieć efekty, czy po kilku razach, a to tak nie jest i niestety tutaj to ta moja niecierpliwość jest ogromną, ogromną wadą, bo wiele rzeczy, które sobie gdzieś tam założę, to właśnie po jakimś czasie się poddaję, no bo gdzieś tam efekty są albo mało widoczne, albo po prostu mizerne, tak naprawdę, więc wiecie co, tak sobie jakoś nie zakładam dużo, że nie mam postanowień, tak trochę bidnie w tym roku, ale nie mam żadnych postanowień, po prostu cieszę się z tego, co jest, cieszę się z tego, co mam w tym momencie i po prostu jedno postanowienie jest doceniać to, co jest teraz, tak, o, tak zamierzam. No i mówię, oby było tak, jak jest teraz, żeby nie było, broń Boże, żeby nie było gorzej, po prostu niech jest tak, jak teraz, już nic więcej mi nie potrzeba. No, także moi drodzy, kończę dzisiejszego vloga, dzisiejszy vlog taki jednodniowy. W sumie takie te moje vlogmasy bardziej przegadane niż tam pokazywanie Wam, nie wiem, otwierania kalendarzy adwentowych, wybieranie się do galerii handlowych i tak dalej. Myślę, że tego na YouTube mamy tutaj pod dostatkiem. Naprawdę na większości kanałów są te kalendarze adwentowe, otwieranie ich, pokazywanie ich, gdzieś tam mówię, jakieś kolacje, śniadania, obiady w restauracji, gdzieś tam wychodzenie do galerii. No mówię, tego mamy na YouTube i myślę, że taka różnorodność się przyda. Gdzieś tam jest to otwieranie kalendarzy, powtórzę się po raz trzeci, a u mnie jest tak po domowemu, przed lampą, przed kamerą w sypialni i takie pogadanki do Was. No, mam nadzieję, że mimo wszystko kciuk będzie w górę. I co? Jeszcze raz, kochani, wesołych świąt i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, psiaki. Dobranoc.